Siemano, witam w kolejnym Skibidi Toilet Sigma odcinku z gameplayu Królestwem Polskim pod władzą samego Kazimierza III Wielkiego. Kazik, tak zwany, odbudujemy Rzeczpospolitą obojga narodów. No siemanko, jak zapewne zauważyliście, dzisiaj z mikrofonem jest coś nie tak. Sam nie mam za bardzo możliwości, aby nagrać ten odcinek od nowa, bo save'a już nie mam. Dlatego nie mam za bardzo co zrobić z tym. Mam nadzieję, że nie będzie wam to za bardzo przeszkadzać. Nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapeczki w górę oraz subskrypcji. A ja zapraszam do oglądania. Jak zapewne pamiętacie, w poprzednim odcinku udało nam się zdobyć tutaj terytorium. Ogólnie rozwinęliśmy naszą Polskę pięknie, w dzisiejszym odcinku kontynuujemy. Jak pamiętacie, skończyliśmy tutaj w tym etapie, kiedy zajęliśmy te dwa księstwa i nas zaatakowały te trzy księstwa tutaj. Natomiast oczywiście gra się nie zapisała i mamy tutaj trochę wcześniejszy zapis. Natomiast na spokojnie tym też się zajmiemy. Ojej, ja tutaj widzę, że oni nawet całkiem dużo armię mają. No dobra, to może nie doceniłem lekko moich wrogów. Przecież Kraków nam zajęli, proszę bardzo, stolicę nam zajęli naszą. Jeszcze jest nasza stolica? Nawet nie jestem pewien, czy jest nasza stolica. Czy możemy przenieść tej stolicę? Zobaczmy, bo była chyba taka. Przenieść stolicę, tak, jest. Możemy przenieść stolicę do Krakowa. Natomiast, żeby przenieść stolicę do Krakowa, najpierw musielibyśmy panować nad Krakowem, a tego oczywiście nie mamy. Natomiast jest widzę duża armia Mazowsza. Mazowsze musi upaść, bo to są jacyś źli nacjonaliści mazowszańscy. Muszą po prostu, oni muszą zostać zgładzeni. Dobrze, wygraliśmy tę walkę. Oczywiście odbili Warszawę, zaraz tam pewnie zrekrutują jakieś 20 tysięcy. Tak jak mówiłem, może niekoniecznie 20 tysięcy, natomiast zrekrutowali tam normalnie 100 jednostek od razu. Ja nie mam tyle jednostek, ja nie mam w ogóle pieniędzy. Musimy teraz się zatrzymać na chwilę i zainwestować tutaj w to nasze Królestwo Polskie, bo naprawdę się kiepsko wygląda jak na razie. Nie wiem, zobaczmy, mamy kompletnie nieustabilizowane bardzo dużo prowincji. Dobra, a może dałoby się to faktycznie troszeczkę ustabilizować jak na razie. Chociaż nie mamy kompletnie hajsu, żeby to ustabilizować, więc to też może być problem, faktycznie. Tyrone jakiś chce z nami słyszeć koalicję przeciwko... O, nie wiem, co to jest za księstwo. Oczywiście fajnie byłoby, gdybym mógł zobaczyć, ale nie zobaczę. Słuchajcie, koledzy, ja nie chcę z wami robić żadnych koalicji, no spokojnie. Nie będę z wami żadnych koalicji robić, ale wracając, zajmijmy się naszymi sprawami. Przenieśmy stolicę do Krakowa. Musimy na to zbierać 14 tysięcy. Mamy już, więc możemy zmienić rodzaj rządu. Nie zmienić rodzaj rządu. Przenieść stolicę, proszę bardzo. I teraz, z tego co ja wiem, to dzięki temu, że tutaj mamy stolicę, będziemy mieli więcej tej jakichś bonusików, więc będzie większa populacja, będzie większa ekonomia. Wszystko będzie po prostu fajrancik, mówię wam. Przydałoby się porozwijać ogólnie ten nasz kraj, bo jak na razie ten nasz kraj to taka biedota straszna. Oj, Węgry nas zaatakowały. No dobra, to nie będzie raczej zbytnio duży problem w tym momencie. Węgry rozwalimy bez problemu. I Austria jeszcze normalnie, co nie jakąś koalicję normalnie przeciwko nam zrobili. Teraz co? Cesarstwo Bizantyńskie chce z nami tutaj dostęp wojskowy. Weźmy, a przeciwko komu walczycie? Walczycie z Kumanią i z Szach Armenii. Natomiast teraz Królestwo Polskie może uderzyć. Uderzamy tutaj na maksa na nich. Bierzemy nasze wszystkie jednostki i Budapeszt zajęty od razu, odbity tak naprawdę, bo to nasze tereny są. Z kim wy się jeszcze bijecie? Wy się tylko z Królestwem Polskim bijecie. Dobra, i tak oni mają koalicję, nie mają chyba nawet sojusz. Macie sojusz? Nie, oni nie mają sojusz, natomiast nie mają dostęp wojskowy. No dobra, to wiele mi mówi od Bawarii. Bawaria ma wojny z państwem kościelnym, o dziwo, no to ciekawe. No to tutaj wyślijmy jakieś, nie wiem, 1000 jednostek, tej 2000 jednostek, bo zaraz właśnie odbiją, ale my już tutaj to zajmujemy. Nawet mieli tam jakieś jednostki ci Austriacy, to ciekawe, bo oni tam mają dosłownie trzy prowincje. Wielki Kazimierz znowu pokonał swoich wrogów, chociaż to nie wszystko, bo te Węgrzy tutaj mają jeszcze tę jedną prowincję, to już zajmiemy. Z Węgrami już mamy 100%, natomiast gdzieś tutaj są jeszcze Austriacy, czy to jest 100? Tak, tutaj są Austriacy. Nie chcę mi się tam iść, więc może z Austriakami. No Austriaków nie potrzebuję, więc może taki biały pokój. Ewentualnie Wiedeń bym dał może Czechom. Nie przyjęli, ale czy ja chcę z nimi w ogóle walczyć? Myślę, że ja nie chcę z nimi w ogóle walczyć, więc weź może biały pokój. Może biały pokój wejdzie z Węgrami. Jak to będzie wyglądać? Nie wiem, czy chcę zająć ich tereny. Chyba nie chcę. Możemy też dążyć do jakiegoś później rozwinięcia tych Węgier. Nie, może większe Węgry, koncept jakiś fajny zrobimy. Więc zwasalujemy ich. Teraz przydałoby się jakoś Bawarię, chociaż nie chcę iść bardziej w te tereny. Bo mnie one nie interesują. I kurde, nie chcę ta Austria zaniepokoju w ogóle. Nie przyjmują mi. Kto taki nie przyjmuje? Propozycja została odrzucona od Księstwa Śląskiego. Przecież Księstwo Śląskie nawet nie jest w naszej wojnie. Nie wiem, może kiedyś przyjmą. Teraz udałoby się też trochę w ekonomię zainwestować, bo ta ekonomia nam trochę odstaje, więc wydajmy wszystkie pieniądze na ekonomię i zaraz tej poleci mocna ekonomia. Zobaczmy, Królestwo Polskie, jak tutaj będzie wzrastać. No, szybko wzrasta ta ekonomia. Wydajmy całe nasze pieniądze, jakie mamy na tę ekonomię. My się zainwestujemy teraz w Kraków. 10 tysięcy ładnie ekonomię sobie podbustuje. I w co jeszcze? Moglibyśmy w jakąś Warszawę? Nie, Gniezno, oczywiście, że Gniezno, wielkie Gniezno. Ostatecznie ta gra to nie są tylko podwoje, no nie? Ostatecznie nie są tylko podwoje. Musimy ostatecznie trochę odsapnąć. Jesteśmy na czwartym miejscu, natomiast mamy ogromne wyczerpanie wojną. Dlatego musimy odpocząć teraz troszeczkę od wojenek, ewentualnie aby już zajął to księstwo mazowieckie, bo to nie będzie jakiś duży wysiłek, więc wytrenujmy te jakieś jednostki na szybko.
Ja też się staram jakieś budyneczki oczywiście stawiać w miejscach, gdzie jest jakaś większa populacja, jeszcze ekonomia. No Kraków jest na razie bardzo rozwinięty, Lwów też za niedługo już będzie, więc Lwów też się staram rozwijać w miarę, ale nie mam już hajsu w tym momencie. Dobra, tutaj przyszedł czas, aby Kazik odebrał to, co nasz od Prus. To było tak naprawdę, prawda, zacne państwo zakonu krzyżackiego za jakieś 200 lat i my nie pozwolimy Krzyżakom zająć się terenów, przecież tak naprawdę według historii to przez Polskę zostały te tereny zajęte. Natomiast w tym momencie my atakujemy, musimy, prawda, ogarnąć te Prusy, bo Prusy te oni też na nas najazdy jakieś chcą zorganizować, więc my ich od tego powstrzymamy. Oczywiście odparli atak, natomiast to nie będzie już problem, żeby ich... Żeby my stworzyć Rzeczpospolitą, to nie potrzebujemy tych terenów, więc ich również możemy sobie zwasalizować. Czy ja chcę ich zwasalizować? Myślę, że ja nie chcę ich zwasalizować, ja po prostu wezmę ich tereny, albo nawet będzie ciekawiej. Jak ogarniemy tych Prusów, to ostatecznie będzie ciekawiej. Zażądajmy tego jeszcze reparacje wojenne. I proszę bardzo, Prusy zostały zwasalizowane. Malbork im tutaj zostanie, będą mieli sobie tej stolicy, będą się cieszyć wszyscy. Tutaj możemy też zrobić taką oś Kraków-Bytom-Warszawa. To są nasze obecnie trzy największe miasta, więc możemy je też tutaj porządnie porozwijać. No Warszawa tak fajnie było, żeby dogoniła w miarę Bytom. I to będzie faktycznie takie nasze zagłębie rury, można by powiedzieć, polskie. To będzie centralny okręg przemysłowy, bo tutaj raczej nie jesteśmy zagrożeni, mamy sojuszników, którzy nas obronią. No i wiadomo, w międzyczasie zajmuję te tutaj pomniejsze państwa, więc tego nawet nie będę pokazywać chyba na odcinku. Tutaj widzę Królestwo Anglii, Republika Nowogrodzka, jeszcze Królestwo Bawarii i Królestwo Sycylii nawet powiedziało wojnę. No dobra, czyli tutaj chyba się zacznie wielka wojna jakaś, ale z tego co widzę, Królestwo Bawarii nie ma wojny z naszymi sojusznikami, więc na razie możemy sobie jakoś z tym poradzić. Musimy przycisnąć tych filmów tak, żeby, wiecie, od razu ich zająć bez tej zbędnego przedłużania. Uj, atakują nas, Republika Nowogrodzka, 2000, no dobra, 2000 to nie jest jakoś dużo, obronimy się bez problemu, tutaj od razu 2700, 400, no dobra, 400 to akurat nie jest dużo. Tutaj już też atakujemy właśnie te Bawarię, może za chwilę zaprosimy naszych sojuszników do wojny. Koalicja przeciwko Bawarii, za 52 zł, dziękuję bardzo. Nie wiem nawet z kim wzięliśmy tak naprawdę ten sojusz chyba z nimi. Tak, elektorat Trevillu, no to teraz razem zaatakujemy tutaj Bawarię. Uła, może by tak na faszyzm zmienić je, no. Nawet nie możemy z tego co widzę zmienić, bo to jest era ekspansji, może komunizm, tak, bo demokracja. Czy demokracja nam się w ogóle by opłacała? Akceptowalne podatki 24%, a my mamy jakie przy monarchii? 25%! Nie no, to monarchia jest lepsza, halo, 1% podatków więcej! Nie no, jak ja mogę odmówić? Ja chciałem tutaj się porozwijać elegancko, jakieś zameczki sobie porobić, jak to na Kazimierza przystało, a oni mi nie pozwalają, bo musimy wojny toczyć. No, czy ja bym tutaj coś chciał, mogę ewentualnie ten teren wziąć, bo tutaj już kilka terenów mamy. Czechy tutaj się nieźle rozrosną. Oczywiście Ślązacy nie dostaną tego, bo oni nie są połączeni w ogóle, to już prędzej bym jakieś tej terenki dał. Ślązacy to będzie taki nasz as w rękawie, no i taki mały terenik, ale w razie czego to też jakiś bufor jest. Jeszcze tutaj nam jakieś typki w normalnie wojny powiedział, Republika Nowogrodzka, na szczęście te jednostki tutaj zawsze są. No dobra, w sensie z Nowogrodem jeszcze nie ma takiej masakry, bo tutaj tak są te tereny źle zasymilowane, to nawet nie ma co aż tak dużo do utracenia. Nie wiem, w Wilnie może jakieś jednostki zgromadzimy, no masakra jest jak na razie, muszą normalnie zmniejszyć wydatki na badania do 10%, mam 6 tysięcy przychodu. No ale nie jest dobrze, naprawdę nie jest dobrze, czyli Nowogród, jeszcze Turingiem, to z Turingiem nie będzie jeszcze pokoju, nie, może spróbujmy z tą Sycylią, bo oni cały czas nas próbują atakować, a to im nic nie daje jak na razie. Atakujemy? Dobrze, zajęty jest Gdańsk, ponownie 2900, jeszcze dobra, 300 to akurat nie jest dużo. No nie wiem, w jakimś Kownie może, nie mam tutaj w ogóle zasymilowanych terenów, to jest problem. I przede wszystkim nie mam natomiast nie możemy, nie mam zasymilowanych kompletnie. Cholera, ja to nie mam nic zasymilowanego. Ale Nowogród jaki duży w ogóle, którzy oni są? Oni są 16, a ja wyglądałem normalnie dwa razy więksi od nas, natomiast oni mają tereny, które Kazimierz bardzo by chciał. No mają tutaj troszeczkę terenów, to są te ich tereny, natomiast nie ma ich aż tak dużo. Zebraliśmy 3000 żołnierzy, to możemy od razu na nich wyruszać. I odbijamy nasze tereny, Kazimierz Wielki odbija tereny Polski. Czy wy ich jeszcze nie pokonaliście? Czy wy ich nie mieliście przypadkiem pokonać? Nie wiem, 3000 jednostek. Poradzi sobie tutaj raczej. No i atakujemy, odbijamy tej terytoria Rzeczpospolitej, nie damy tej jakimś złym Nowogrodczykom pluć nam w twarz. Wy wiecie kim ja jestem? Czy wiecie kto to jest Kazimierz Wielki? No to nie jestem ja akurat, ale to jest mój kolega. No i odbijamy się, nasi wielcy Polacy się odbijają, tutaj atakujemy cały czas. O i Ładgalia jeszcze nam powiedziała wojnę, wszyscy normalnie zwrócili się przeciw Polsce. Jeśli dotrwaliście do tej minuty, to możecie teraz napisać Kazimierz Wielki w komentarzu, że się tak zajmuje Ładgalię. Oj tak, to jest epicki moment po prostu. Zawsze chciałem dożyć momentu, kiedy Kazimierz Wielki zajmie Ładgalię. Kazimierz w tym momencie namawia swoich generałów, żeby atakowali dalej, bo my to wygramy. My jesteśmy Polakami. I mamy wielkich sojuszników w postaci Czech. Haha.
Chociaż, dobra, odbijałem się w tym momencie mocno, ale nie wiem, jakieś jednostki. Mamy większy przykład, to jest nasza przewaga w tym momencie. Przenieśmy nasze jednostki tutaj. Nie, na razie nie chciałbym jeszcze tego odbijać. Spróbujmy tutaj zrekrutować jeszcze coś. To nie jest taki problem, że ja nie mam pieniędzy, żeby rekrutować jednostki. Ja po prostu nie mam punktów ruchu, żeby je rekrutować. To jest problem. Chociaż, no dobra, mogę mieć na mileciutką przewagę, bo ostatecznie to jest walka na 1 na 3 fronty w tym momencie. Chociaż, dobra, Anglia akurat nic nie robi. Teraz sobie wyobrażam, że zajmuje te terytoria i normalnie taki Sigma Face normalnie pada. Patrick Bateman tutaj zajmuje terytoria Nowogrodu jako król Kazimierz Wielki. Normalnie największy Sigma na całym dworze polskim. Ale no tym samym już za chwilę tutaj padnie Ładgalia. Teraz lecimy na Nowogród i jak zajmiemy Nowogród, no to już będziemy mieli chyba pierwsze miejsce. Tak, jesteśmy wielką potęgą, Królestwo Polskie pierwsze. Uwaga, czy zajmiemy Wielki Nowogród? Nie, nie zajmiemy Wielkiego Nowogrodu i tutaj też nie zajmiemy, ale już tutaj Wielka Armia Polska wbija i za chwilę tak pozamiatamy tam, że już się nie pozbierają ci Nowogrodczycy. Tutaj w ogóle mnie jeszcze uderzyli jeszcze w ogrę. O, chociaż tutaj widzę, Prusi nawet już zajmują terytoria. No dobra, co to jest? Co to jest? Szwecja zajmuje te terytoria Nowogrodu. Kurde, ja chcę moje tereny, chociaż nie wiem, czy ja mam w ogóle punkty, żeby je zająć. Ja nie mam w ogóle punktów, żeby ich zajmować. Za chwilę będziemy musieli Szwecji zaatakować normalnie z tego wszystkiego. Nie wiem, gdzie oni chcieli zaatakować, czy nie, się Polacy. Jak ich wiem, że oni tutaj gdzieś jakoś na daleką północ normalnie zaatakowali, ale ciekawie, drodzy moi rodacy Polacy. Dobrze, mamy rozejm. W końcu mamy rozejm. I jesteśmy już oficjalnie pierwsi, zarówno pod względem populacji, jak i ekonomii, więc wygrywamy tutaj ostro. Już w tym momencie to ja bym tak naprawdę podboostował sobie te inwestycje, podboostował sobie towary, bo mamy tak ogromny ten income, że to już nie ma różnicy. Droga Rusio Kijowska, słuchaj mnie, albo ty mi dasz wszystkie swoje prowincje, albo Kazimierz uderzy 40 tysiącami jednostek. To jest już normalnie nie do odrzucenia. To jest propozycja nie do odrzucenia i proszę bardzo, odrzucili nam ci skubani normalnie z Kijowia nasi koledzy. No dobrze, nie zostawili mi wyjścia. I wygrywam 12 tysięcy jednostek, już tam zwyciężyło, on nie mają z nami szans po prostu. Róż Kijowska zostanie zrównana z ziemią, już w tym momencie oblężenie Kijowa leci. Lecimy po prostu na ten Kijow, na tych Ukraińców, chociaż to jeszcze nie są Ukraińcy, ale lecimy na nich pełną parą. I oczywiście jakiś teren przegapiłem, bo czemu by nie? Nie macie szans z Wielkim Kazimierzem. Haha, proszę bardzo. Już chcieli się zacząć rozlewać, ale ja im tutaj nie pozwoliłem. Tutaj też muszę uważać, żeby tam od wschodu jakoś się nie odbili, bo chciałbym to w miarę szybko zakończyć. Będzie szybka wojna, szybka wojenka, jak to się mówi. Tak, patrzcie, jak szybko potraciliśmy jednostki. Chwilę temu byliśmy jakieś 7 tysięcy na minusie, a teraz już jesteśmy 800 na plusie. No dobra, niech będzie. No i teraz, moi drodzy, Kumani stoją przed nami. Nasz ostatni przeciwnik Rzeczpospolitej. I zaatakowali nas, akurat nas zaatakowali. Jeszcze jednostek tutaj nie zdążyłem w ogóle przenieść. Jeszcze Bawaria jedną prowincję ma i nas atakuje. Na szczęście mam te jednostki, więc od razu ich zajmiemy. No dobra, ja tutaj chciałem poczekać trochę, poogarniać to moje państewko, bo kiepsko jest jak na razie ze stabilizacją w tych regionach. No ale niech będzie, skoro postanowili wypowiedzieć nam wojnę, no to nie mamy innego wyjścia jak odpowiedzieć ogniem. Normalnie potop kumański tutaj leci. Był potop szwedzki, to tym razem odwrócony potop szwedzki, tylko na Kumanach, jakkolwiek to nie brzmi. I mamy pokój i mamy już chyba tym samym wszystkie terytoria, oprócz tutaj władców Rusi Kijowskiej. I tym samym możemy zapisać po raz ostatni grę, jest Wielkie Królestwo Polskie. I tym samym stwórz Rzeczypospolitą obojga narodów. Możemy, mamy taką opcję. Jeszcze tutaj uwolniłem jakąś Abchazję, żeby ładnie wyglądały te nasze tereny. No jest, piękna Rzeczpospolita. I tym samym, moi drodzy, kończymy ten odcinek. Jest Wielka Rzeczpospolita obojga narodów. Król Kazimierz Wielki zasiada na tronie. W 1326 udało nam się ją stworzyć. Ale tak też kończy się ten odcinek. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę. Oczywiście jeśli macie pomysł na kolejne odcinki z Age of History 2, bądź też z jakiejkolwiek innej gry, to piszcie w komentarzu. Ale ja się będę z wami żegnać. Życzę wam jego dnia i nie, jeszcze nie kończymy. Haha, mam was. Musimy zmienić rodzaj rządów, bo demokracja plugawi tutaj nasz piękny kraj, monarchia absolutna. I tym samym, nie, może nawet faszyzm, dawajcie faszyzm jakiś zrobimy. Proszę, faszystowska Polska, Rzeczpospolita obojga narodów, faszystowski, normalnie Kazimierz Wielki. Ale dobrze, teraz już na pewno kończymy.